To, co widzisz dzisiaj, tak. Każda kobieta chce dobrze wyglądać, czuć się wyjątkowo i atrakcyjnie. Aby paniom w tym pomóc, często organizuje się warsztaty. W sobotę takie spotkanie odbyło się w Alei Inspiracji. Czymś takim bardzo eleganckim, tak? Czymś takim, co może bardzo konkretnie określać już ten wizerunek. Zorganizowałam je chyba z takiej potrzeby bardzo często wypowiadanego zdania: moja szafa pęka w szwach, a ja nie mam się w co ubrać. I to potwierdzają chyba uczestniczki wszystkich moich warsztatów, a tych edycji już było parę. Słyszę właśnie z boku, tutaj panie podpowiadają, że tak właśnie jest. I to jest jakby generalnie moją... głównym moim celem w ogóle w całej pracy. Natomiast ta forma warsztatowa pozwala nam na to, żeby zainspirować się też sobą nawzajem, żeby omówić te problemy tutaj tak wspólnie. To są 5-godzinne warsztaty, podczas których w takim kobiecym gronie, przy kawie, przy słodkościach i innych pysznych rzeczach siedzimy, rozmawiamy, dzielimy się właśnie tymi wszystkimi kwestiami, które są dla nas ważne. Zastanawiamy się, jak uporządkować szafę samodzielnie. Daję pakiet po prostu informacji, które można przełożyć później na samodzielną pracę. Mówię o błędach zakupowych, których popełniamy często bardzo dużo, więc uczulam na nie i daję rozwiązania, w jaki sposób zrobić to, aby tego po prostu więcej nie było. Podpowiadam dziewczynom, jakie fasony, jakie kolory są dla nich najważniejsze, najlepsze, tak? Ale też od razu dodam, wszystkie panie wychodzą tutaj z pakietem informacji, tych takich zgodne z zasadami. Natomiast bardzo, bardzo ważne jest dla mnie też to, żeby nie trzymały się tego kurczowo. Bardzo chcę, żeby pamiętały o tym, że to ma być drogowskaz, a nie coś, czego mają się trzymać kurczowo. Więc tego też staram się tutaj uczyć. Co tylko można po prostu zaproponować klepsydrze, to jest właśnie... Zapraszam na analizę kolorystyczną i fasony. Co waszym zdaniem w waszej sylwetce jest najlepsze? Bo to jest dla mnie najważniejsze, tak? Nie porównując się z kimkolwiek, z koleżanką, z sąsiadką, ze szwagierką, czy tam jeszcze z kimś, tylko to, co ty w sobie widzisz jako najfajniejsze. Masz genialne nogi i to, co dzisiaj zrobiłaś, absolutnie temu właśnie odpowiada. Panie krępowały się i nie chciały z nami rozmawiać przed kamerą. Na szczęście jedna z nich się wyłoniła i powiedziała nam w paru słowach, dlaczego zdecydowała się wziąć udział w warsztatach. Zdecydowałam się przyjść, ponieważ mam nadzieję, że Basia pomoże mi rozwiązać problem z szafą, która wiecznie jest przepełniona, a ja codziennie nie mam się w co ubrać. Zajęcia póki co, dopiero zaczynamy, ale są super, bardzo polecam, naprawdę, dla dziewczyn, które szukają pomysłu na siebie i swojego stylu. Wszystko, co podkreśli talię, jest absolutnie super. Wtedy się chyba bardzo nie czułam. No właśnie, dlaczego? Bo tutaj w ogóle nie ma talii. Jakby szkoda byłoby, wiecie, w klepsydrze właśnie cała, tak naprawdę, wszystko, co jest najfajniejsze, dzieje się u ciebie na pewno w okolicy talii. Nie chcę powiedzieć, że dalej jesteś nie okej, ale to jest coś, na co warto zwrócić szczególną uwagę, tak? Zawsze o tym pamiętać. Może być też taki dzień, że będziesz miała ochotę założyć coś szerszego i wtedy machnij na to ręką, ale właśnie wtedy taki fazon musi być krótszy, żebyś nie zakryła nogi, bo jeżeli zakryjesz talię, zakryjesz nogę, będziesz cała kwadratowa, prostokątna, bez sensu. Wśród uczestniczek zajęć będzie wylosowany piękny bukiet. To jest trochę tak, że staram się zawsze uczestniczki wypuścić, mówiąc kolokwialnie, stąd z jakimiś drobnymi upominkami. Są to rabaty od moich współpracowników z markami, z którymi współpracuję. I teraz nawiązałam współpracę z marką Forget Me Not. To są przepiękne bukiety, które są tworzone w pudełkach. Mogą być fantastycznym pomysłem na prezent. Jest to dobra okazja do tego, aby dowiedzieć się, w jakich kolorach i fasonach będziemy wyglądać najlepiej.